Proszę Państwa, ten film nie powstał po to, żeby jątrzyć, tylko właśnie, żeby pamiętać. Nigdy nie było dobrego momentu na zrobienie tego filmu. I myślę sobie, że dla mnie ten moment jest idealny, odwracając sytuację, ponieważ jeszcze mam siłę, żeby takie kino kręcić, ale najważniejsze, że żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają tamte wydarzenia. I cały czas słyszymy o tym pojednaniu i to oczywiście jest bardzo ważne, natomiast za tymi słowami nie idzie żadna skrucha, tak? Więc wydaje mi się, że to jest temat naszej historii, który musimy przepracować. Oczywiście nie mogłem przewidzieć tego, że świat tak radykalnie skręci w prawą stronę, że te ruchy nacjonalistyczne zaczną się tak nasilać, ale tak naprawdę to o tym jest ten film, prawda? Dlatego mówię, że on jest wymierzony przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi. On mówi o tym, do czego zdolny jest człowiek, jak się go wyposaży w odpowiednią ideologię, doktrynę, religijną czy polityczną i da mu się przyzwolenie na zabijanie. W tym sensie ta wypowiedź jest jak najbardziej bardzo taka współczesna. Aczkolwiek pewne rzeczy się dopowiedziały, stały, nie planowałem ich. Jeżeli chodzi o stronę niemiecką, to ten temat wojny jest już przerobiony na 300 sposobów, prawda? Nikogo już nie szokuje, nikt nie oprotestowuje, że niemiecki żołnierz strzela w głowę Żydowi. To już jest przerobione. Natomiast nasza historia polsko-ukraińska jest jeszcze cały czas bardzo taka delikatna, świeża i tykająca. Mój ojciec się urodził w Borysławiu i przejechał w 1934 roku na dzisiejsze Podkarpacie. Ale to wszystko. Tak naprawdę zbudowałem tę historię, ten scenariusz z relacji ocalałych z rzezi Polaków plus kilka książek takich istotnych dla mnie, bardzo ważnych, w tym opowiadania Stanisława Strzechowskiego pod tytułem Nienawiść. Nikt z mojej rodziny nie zginął na Kresach. Ja wyszedłem od relacji tak naprawdę. I czytałem bardzo dużo i znalazłem książkę pana Strzechowskiego i tak do niego pojechałem, żeby z nim po prostu porozmawiać. I on był takim moim pierwszym nauczycielem. Więc ja myślę sobie, że film to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby historię poznać. Czyli żeby po obejrzeniu filmu zagłębić się w słowo pisane. Z częścią z nich rozmawiałem. Zakładam, że to byli tacy Ukraińcy, których film poruszył i chcieli ze mną porozmawiać, a ci, których film zbulwersował, po prostu wyszli z kina, więc nie miałem z nimi kontaktu. Bardzo dużo takich, nie wiem, czy bardzo dużo to jest dobre słowo, ale dużo, sporo takich osobistych historii życiowych, plus łzy i kule emocji, to wszystko miało miejsce. Też dostałem od widzów ukraińskich, także to było bardzo mocne. Natomiast we wtorek mamy zaplanowany samolot do Kijowa, żeby pokazać film. Te projekcje organizuje Instytut Polski, żeby pokazać film takim środowiskom opiniotwórczym, kulturalnym, historycznym. No i zobaczymy, czy do tej projekcji dojdzie, dlatego że jeszcze nie mamy zgody na nią, ale mamy już bilety. Ale to znaczy, że jest jakaś szansa na dystrybucję na Ukrainie, że ktoś to tam kupi i będzie chciał puścić w kinie? Nie, w to nie wierzę. To wynika z kilku czynników. Na przykład tam nie ma chyba takiej sieci kin. Ukraińcy zobaczą ten film w Polsce, a kiedy wyjdzie na DVD, no to będą mieć go bardzo szybko w internecie. Natomiast może jest szansa na taką dystrybucję kameralną. To byłby duży sukces, no ale bardzo jestem taki ostrożny w tym, czy tak się uda, czy się nie uda. Zresztą to też nie jest... Ja jestem reżyserem, ja kręcę filmy, a teraz ten film powinna przejąć dyplomacja, historycy. Tak mi się wydaje, że ja zrobiłem taki pierwszy krok, No oczywiście polecę do Kijowa, ale też nie o to chodzi, żebym ja jechał tam i przepraszał, że pozwoliłem sobie nakręcić taki film o niewygodnej historii i przepraszam, że nie zadzwoniłem wcześniej do Kijowa. No. Też nie o to chodzi, prawda? Projekcje, które miałem we Wrocławiu 3, charakteryzowało to, że tam na widowni było 80% ludzi związanych z Kresami albo takich, którzy nawet pamiętają tamte wydarzenia i zawsze odbiór był bardzo emocjonalny. To były kule emocji. Tak jak mówiłem o tym, że zderzyłem się z takimi emocjami po róży, to tutaj po trzech projekcjach miałem już dużo więcej takiego odbioru niż wcześniej. Tak samo zresztą było w Lublinie, jak pokazaliśmy, że sporo osób po prostu bardzo tak związanych rodzinnie z tymi wydarzeniami. Ale nie wiem oczywiście, czy wszyscy chcą to oglądać. Natomiast te odbiory są bardzo emocjonalne i bardzo takie poruszające.
dożyłem tego czasu, że mogę brać udział w spotkaniu z panem Wojciechem tego filmu, na który czekaliśmy my, seniorzy, którzy przeżyliśmy ten dramat na wschodzie. Z mojej rodziny zginęło 30 osób. Ja również przeżyłem napad. Byłem w tym szczęśliwej sytuacji, że mieszkałem na czystopolskiej wiosce, co bardzo rzadko się zdarzało. I była samoobrona. I ginęli moi przyjaciele od kul i broniliśmy się. I odpadliśmy atak. Ale i z całego serca dziękuję panu Wojciechu za to, że pan się podjął tego filmu. My, kresowniacy, cały czas czekaliśmy na ten film i śledziliśmy postępy w realizacji tego filmu. Nie było materiałów bogatych z uwagi na poprawność polityczną. Po prostu nie była reklamowana mocno pana praca, ciężka praca. Praca, która jest taką, że niektórzy nawet tak, znaczy niektórzy obawiają się, czy mogliby wytrzymać przez te 3 godziny czy 2 w czasie projekcji tego filmu. A ja, czy pan musiał to zrealizować i jesteśmy wdzięczni kresowiacy. Ja jako kresowiec z Podola, z tej pięknej ziemi, oczywiście wiem, dlaczego ten film jest nazwany pod Wolę, a nie inaczej, żeby obejmował cały ten teren, gdzie były mordy. Bo mojej matki siostra w miejscowości powiat Brzeżany, Slawentyn, już zginęła 17 września 1939 roku i tam zginęło 100 osób i w okolicznych wioskach zginęło po 50, po 100 osób. Ja tam już 2 razy jeździłem i na wiosce, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą, nie chcą lub boją się pokazać, gdzie wrzucono tych 100 osób pomordowanych, między innymi i 4 osoby z mojej rodziny. Panie Wojciechu, pan lepiej wie wszystko ode mnie, chociaż ja to przeżyłem, ponieważ pan się wgłębiał w ten temat. Ale panu powiem taki przykład. Mój przyjaciel, kardiolog, mający gdzieś koło 60 lat, doktor nauk medycznych, kiedy z nim rozmawiałem, to on z rażenowaniem powiedział: panie, a ja nic o tym nie wiem. Ja mówię: panie doktorze, niech pan nie martwi się. Około 50% Polaków o tym nie wie, ponieważ takie były czasy. I za władzę radzieckiej, gdzie myśmy tam mieszkali, i po tym, i obecnie. Ale będzie film, powiedział, który dużo spraw wyjaśni. Dziękuję uprzejmie jeszcze raz za pana ciężką pracę, za to i po prostu wiem, że miał pan różne przeszkody, ale jest pan twardym człowiekiem, tak jak powiedzmy my, kresowiacy, którzy czekamy, ja już u schyłku swego życia jestem szczęśliwy, że dożyłem tego czasu, że ten film jest i mogę z panem blisko po prostu być. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan tutaj powiedział o ważnej rzeczy, bo my używamy terminu rzeź wołyńska, a to jest zawężenie tematu, dlatego że na Wołyniu zginęło 60 tysięcy Polaków,
pozostałych województwach znacznie więcej. Więc to bardzo ważne takie rozróżnienie. To jest tak, że wszyscy pracujemy na emocjach. Aktorzy bardziej, ja może mniej, ale z kolei ten mój okres jest rozłożony na dłuższy okres czasu, tak? No, ponieważ film to jest tylko część mojego życia, mam rodzinę i ona mnie cały czas prostuje i to jest dla mnie ważne, to jest odpowiedź na pytanie, jak sobie z tym radzę. Ale chciałem powiedzieć też, że w przypadku filmu Wołyń, ja celowo nie chcę mówić o tym, ile emocji kosztowała mnie realizacja tego filmu, dlatego że spotykam się z ludźmi, którzy po prostu, którzy przeżyli tę historię i oni żyją z tym przez lata, więc moje emocje reżyserskie wydają mi się śmieszne w zderzeniu z życiem. Każdy z nich miał inne motywacje. Casting zaczął Bogdan Graczyk, taki człowiek, który dobrze zna rynek rosyjski i ukraiński. I część aktorów nam odmówiła od razu z powodów politycznych, tak? A dwie osoby czy trzy się wycofały, chociaż na początku deklarowały, że chcą zagrać. No a pozostali różnie. Dostali scenariusz, przeczytali scenariusz. Niektórzy z nich mają kartę Polaka, czyli jakby o tych wydarzeniach wiedzieli z domu. Inni dowiadywali się ze scenariusza. Może ktoś zagrał dla pieniędzy. Różne są te motywacje. Natomiast ja pokazałem im ten film przed Gdynią. I każdego z nich osobno zapytałem, czy nie czuje się zmanipulowany. Dlatego, że czytać scenariusz to jest jedno, praca to drugie, no a tu jest gotowy film. I oni z pękniętym sercem obejrzeli Wołyń, natomiast żaden z nich nie powiedział, że czuje się zmanipulowany. I też jeżeli chodzi o to hejtowanie, to też jest różnie, w zależności od tego, z jakiego oni są miasta. Także też nie można uogólnić, że wszyscy, ale rzeczywiście ktoś tam, kto bardziej śledzi, jak to się, bo ja nie mam tego Facebooka, tak, to no i przeczyta, że aktorzy prowincjonalni zagrali w filmie antyukraińskim, no to tam cierpi. Nie ma jednej odpowiedzi, każdy sobie inaczej tam z tym radzi. Jestem przekonany, że jak opadną te emocje, to wszystko się tam wyprostuje. TVP jest koproducentem filmu Wołyń i prezes TVP chciał mi dać nagrodę, ale ta nagroda była poza ceremonią w Gdyni, czyli poza zgodą organizatorów, poza moim środowiskiem. Gdybym ją przyjął gdzieś tam na zapleczu, to po pierwsze nie mógłbym Państwu popatrzeć w oczy. Żebrzę w internecie o pieniądze i dostaję 100 tysięcy i jadę sobie tam na Karaiby, tak? To jest jeden z powodów. Drugi to jest taki, że postawiłbym się w opozycji do mojego środowiska filmowego, a ja to, że Wołyń nie dostał nagrody w Gdyni, absolutnie szanuję i przyjmuję. I też się bałem właśnie, że może się okaże coś takiego, że środowisko filmowe, lewackie, nie doceniło filmu Wołyń, a telewizja prawicowa doceniła. Czyli komu bardziej zależy na upamiętnieniu pomordowanych na Kresach Polaków? No z tego musiałem uciekać po prostu, żeby takich rozmów nie było. Natomiast TVP jest, jak powiedziałem, koproducentem i cały czas może pomóc filmowi. Na przykład w promocji, żeby film, który się podobał prezesowi, zobaczyło jak najwięcej ludzi. No tylko, że ja te promocje sobie wyobrażam trochę inaczej niż migawka w Teleekspresie czy w wiadomościach, jak prezes daje kasę reżyserowi na tle logo TVP. Ja generalnie się obawiam nacjonalizmu. Oczywiście tego na Ukrainie również, ale i polskiego i tego, co się dzieje teraz na świecie. Patrzę na swoje dzieci i zastanawiam się, w jakich czasach przyjdzie im żyć. Chciałem opowiedzieć o tych wydarzeniach z szerszej perspektywy, w związku z czym siłą rzeczy musiałem się odsunąć od głównej bohaterki. Musiałem zrobić opowieść dygresyjną, bo wiedziałem, że oczami tej dziewczyny nie opowiem wszystkiego. Więc założyłem sobie, że będzie to historia z dygresjami i pewnie stąd takie wrażenie. Chociaż mnie się wydaje, że udało mi się wypośrodkować tło i emocje związane z główną bohaterką. Gdybym teraz zrobił film o tych wydarzeniach, to gdyby ktoś wcześniej już zrobił taki film jak ten, to teraz następny byłby na granicy teatru i filmu. W ogóle bym się nie ruszył z gospodarstwa umownego Skiby. Po prostu po jednej stronie miałbym sąsiadów ukraińskich, po drugiej żydowskich. Na początku byłaby Polska, weszliby Sowieci, potem Niemcy, potem Ukraińcy. Wszystko można byłoby tak opowiedzieć, ale ponieważ ten film, który zrobiłem, był pierwszy, to czułem jakoś tak w obowiązku opowiedzieć o tych wydarzeniach szerzej. Czyli epicko, czy jak to nazwiemy.
bardzo ważne dla mnie, mojej pracy, są trzy decydujące rzeczy, mianowicie scenariusz, który piszę albo współpiszę, wybór aktorów, nikt mi ich nie narzuca, to jest zawsze mój wybór, oraz tak zwany final cut, czyli montaż. Nie mam takich sytuacji, jak mają niestety niektórzy moi reżyserzy, że producent bądź dystrybutor naciska na inny koniec. To są trzy elementy, które pozwalają mi mówić, że to jest moja absolutnie wypowiedź, takie moje autorskie kino. I tak naprawdę wszystko się zawiera w scenariuszu, ale też na tym etapie castingu, dlatego że aktorów w Polsce jest dużo dobrych. I wybór tej, a nie innej osoby powoduje, w jakim kierunku może pójść film. Więc to jest moim zdaniem ważniejsze niż sama praca z aktorami na planie. Mam także, praktycznie wszystkie rzeczy są zapisane. Tutaj historia tego filmu jest troszkę inna, dlatego że brakło nam pieniędzy, o czym Państwo wiedzą. Na przykład, oczywiście, że widziałem Łowcę Jeleni, czy Mino, i też to wesele również chciałem zakończyć polowaniem, tylko nie polowaniem na jelenia, ale takim polowaniem na wilka z podwieszoną świnią na sznurkach jako przynętą, tak po prostu. I na tym polowaniu o świcie oczywiście Petro miał przesunąć muszkę na głowę Skiby i tak płynnie miałem wejść w bitwę, która już jest w kinie. Dlatego w tej bitwie Petro ma kask, bo jakbym wiedział, że nie nakręcę tego polowania, to bym mu ten hełm ściągnął, żeby widz od razu wiedział, kto jest kto. Także takie to są drobne rzeczy, one nie wpływają na film. Natomiast i ostatnim etapem to jest montaż tak naprawdę, to znaczy zawsze jest ten sam proces, układamy film według scenariusza, on z reguły jest za długi, a potem dokonujemy takiej syntezy. To nie jest tak, że wyrzucamy jakąś część filmu, bo uznajemy, że ona jest za okropna. Natomiast cały czas montaż polega na tym, żeby być jak najbliżej bohaterki, to znaczy jak się odkleimy emocjonalnie od bohaterki, to się wypniemy z filmu, więc to się do takiej pracy sprowadza, żeby cały czas ten film skracać, zabierać po pół słowa, żeby być bliżej bohaterów. No teraz może jestem mniej krytyczny z perspektywy czasu, natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że ta szkoła, w której ja byłem wtedy, ona jakby promowała średniactwo. I wydaje mi się, że można było całą tę naukę zamknąć w 2 latach, a nie w 4. Oczywiście szkoła dała mi to, że mogłem rozmawiać z takimi samymi porąbańcami jak ja, bo to jest ważne, żeby wymieniać po prostu myśli, bo to też jest istotne, tak samo jak dała mi możliwość oglądania filmów. Zamiast na zajęcia wszedłem do kina i oglądałem filmy i to też jest bardzo ważne. Ja mam taką naturę odludka, to ciężko mi było znaleźć reżysera, który by mnie zaprosił do pracy, więc ja robiłem tylko swoje etiudy i to też mi się wydało jakieś takie dziwne i dlatego napisałem sobie już scenariusz na Urzowiny na 3. roku. Już wiedziałem, że nie chcę być operatorem. To jest zawód, który trzeba uprawiać. Oraz ponieważ ja lubię swoją pracę, to ja decyduję o tym, w jaki świat wchodzę i to jest ważne. A gdyby był operatorem albo aktorem, to musiałbym czekać na propozycje. I nie zawsze one byłyby idealne i miałbym cały czas ten taki rozdźwięk, czy wchodzić, czy czekać na lepszą, a może już się wszystko wydarzyło, co lepsze, a tak mogę się przenosić w czasie, robić, opowiadać swoje historie i dzięki temu myślę, że mam idealny zawód dla siebie. Teraz to mnie zainspirowałeś, próbowałem sobie wyobrazić Wojciecha Smarzowskiego jako aktora. To była taka bardziej milcząca rola. Trupa bym grał. Ale to, co mi dały te moje studia, to jest to, że mogę przed zdjęciami umówić się z operatorem, a pracuję z naprawdę dobrymi. Mogę się umówić na efekt. Albo pokazujemy sobie obrazy, albo zdjęcia i łatwiej mi się z nimi po prostu porozumiewać. Natomiast na planie kompletnie mnie ich praca nie interesuje. Co najwyżej się wściekam, że muszę długo czekać.